Witajcie, 87. odcinek Bliskiego Pressingu. Maciek Matwiej, Paweł Jantura, a naszym gościem Tomasz Brusiło, członek zarządu Miedzi Legnica. Rozmawiamy na intencje roku wyjątkowego w historii Miedzi Legnica, bo rok, w którym nasz klub będzie obchodził, właściwie już zaczął obchodzić, chyba tak, Tomku, można tak, powiedzieć. Tak, dzień dobry, obchodzimy 50-lecie klubu. Także bardzo ważny rok w naszej historii. Z tego tytułu będzie się na pewno wiele działo. I dlatego właśnie też chcieliśmy dzisiejszy odcinek poświęcić temu zacnemu jubileuszowi. Tomku, chcielibyśmy, żeby dzisiaj trochę nam, naszym widzom, opowiedział, jakie atrakcje nas czekają i jak będziemy świętować to wielkie wydarzenie. Tak. Samo 50-lecie Miedzi to jest dla nas bardzo ważnym wydarzeniem. Tak? Jest to taka okrągła data, piękny jubileusz klubu i jakby myślę, że nie tylko dla nas jako klubu, w ogóle dla wszystkich kibiców Miedzi bardzo ważnym momentem w historii tego klubu. Przypada stricte w lipcu, 28 lipca tego roku. To jest data dokładna 50. urodzin, natomiast chcemy... A te urodziny będą trwały cały rok. Tak, chcemy, żeby poszczególne eventy związane z tymi urodzinami klubu były rozłożone przez cały rok, czyli tak naprawdę, żeby już w każdym miesiącu w jakiś sposób tak akcentować. Na pewno sam ten lipiec będzie taki mocno obfitujący w wiele wydarzeń. Za bardzo akurat tych lipcowych nie będę dzisiaj zdradzał, bo to będzie dużo niespodzianek. Natomiast jakby wokół tego jest tak dużo rzeczy, wokół tych urodzin, jakby tak dużo rzeczy zaplanowaliśmy, że w zasadzie co miesiąc coś nowego będzie się pojawiało. Świetnie, Tomku. Weszliście w ten jubileuszowy rok bardzo mocnym akcentem, szczególnie dla mnie ważnym, bo zaprezentowaliście nowe jubileuszowe paradne logo. To logo zostało zaprojektowane przez znanego grafika w Polsce. Opowiedz coś, skąd taki wybór i dlaczego właśnie tak, a nie inaczej to logo wygląda? Przyglądaliśmy się rynkowi grafików w Polsce i jakby akurat nasz wybór padł na Daniela Tworskiego, znanego jako Gouda Works. No to, bo to jest człowiek, który generalnie zajmuje się i rebrandingiem znaków sportowych i jest znany w tym świecie sportowym też jako gdzieś tam kibic, grandhopper. Tak, w tym świadku. Plus też jakby ważne było dla nas to, że miał już doświadczenie też we współpracy z dużymi markami, że jest solidną firmą, ma dosyć wiele ciekawych projektów związanych ze sportem i też jakby wydał nam się odpowiednią osobą, która będzie jakby w stanie zaprojektować takie logo, które te nasze obchody by uświetniło. Gdzieś tam myślę, że dosyć szybko doszliśmy do porozumienia, bo on też jest otwarty na takie sportowe inicjatywy, też go chyba to zaciekawiło. Szybko się te rozmowy potoczyły. Prace nad logo wcale nie tak szybko, bo ja jakby nie zajmuję się na co dzień takim projektowaniem, natomiast wiem, że to wymagało dużo pracy, dużo przemyślenia, no i efekt jakby jaki tej pracy jest, no to dzisiaj wszyscy już myślę widzieli. Tomku, wiemy, że pan Daniel również projektuje tę jubileuszową koszulkę, którą zaprezentujecie w lipcu, tak? Czy to będzie taka koszulka już właśnie też z tym logotypem i ona będzie nawiązywała do tej historii, do tej serii retro Mieć, czy to będzie całkiem inny projekt i całkiem inna odsłona? Znaczy generalnie chcielibyśmy, żeby koszulka, która swoją premierę będzie miała w lipcu, była koszulką meczową na cały kolejny sezon, tak? Czyli żeby w ten rok 50-lecia, gdzieś tam w pobliżu tych 50 urodzin, pod koniec lipca, kiedy mam nadzieję, że będziemy zaczynali sezon w Ekstraklasie, będziemy mogli zaprezentować nową koszulkę. Oczywiście jakby bardzo chcemy i o tym cały czas z panem Danielem też rozmawiamy, żeby na tej koszulce znalazło się sporo symboliki nawiązującej do historii klubu, żeby gdzieś tam ten motyw 50 lat się pojawiał. Natomiast to też jest tak, że pewne rzeczy nas w tym ograniczają. To nie będzie taka koszulka, jak moglibyśmy sobie wymyślić od A do Z wszystkie szczegóły, ponieważ po pierwsze w pewnych obszarach jakby zagospodarowania czy znaków na koszulce ogranicza nas podręcznik licencyjny, a po drugie ogranicza nas też to, co może wyprodukować, jakby na jakich wzorach pracuje Adidas, czyli nasz obecny partner techniczny, który później tą zaprojektowaną koszulkę będzie musiał wykonać.
Oczywiście ona będzie bardzo zindywidualizowana. To na pewno będzie taka koszulka, jakiej nie ma żaden inny klub. To nie będzie żaden katalogowy wzór. Natomiast no, też jest pewne ograniczenia wynikające z produkcji. Nie jest tak, że możemy wszystko dowolnie, co sobie, cokolwiek sobie wymyślimy, na tą koszulkę jakby włożyć w ten projekt. Tak? No i tutaj już jest pole do popisu dla pana Daniela, który też przeglądał i historyczne koszulki, czyli też częściowo te, które są poza nami. I przeglądał stare zdjęcia. Tutaj koledzy z marketingu pokazywali mu stare zdjęcia też takie, do których się dogrzebał między innymi Marcin Makuch, dyrektor Muzeum Miedzi. Więc mamy nadzieję, że z tego wszystkiego uda się taką pewną esencję wyciągnąć, która będzie nawiązywała i trochę do starych czasów, i do kolorystyki klubu. I w tym wszystkim gdzieś zostanie znaleziony kompromis. A jednocześnie mówię, będzie to na pewno na tyle indywidualny projekt, że różniący się od koszulek wszystkich innych klubów. Więc myślę, że coś unikatowego dla kibiców Miedzi. Ważna informacja zapewne dla kibiców. Rozumiem, że taką koszulkę meczową każdy będzie mógł nabyć. Tak, oczywiście. W sklepie będziemy chcieli, żeby w tej koszulce występowali zawodnicy Miedzi w kolejnym sezonie. No i oczywiście ona będzie do kupienia, tak jak dotychczasowe koszulki w strefie Miedzi. Tak. Tomku, a poruszyliśmy już temat tej kolekcji Retro Miedź, tak? Możesz coś więcej na ten temat powiedzieć? Bo to tak, będzie... chcielibyśmy zaprojektować też kilka jakby ubrań, tak? Bo to myślimy o t-shircie, i myślimy o bluzie, i jeszcze o kilku mniejszych rzeczach, które będą nawiązywały do tych właśnie starych koszulek historycznych. I pokazać tam to, no bo tam już jakby będzie pełna dowolność, czego na przykład nie będziemy mogli pokazać na koszulce meczowej, tak, z różnych przyczyn. Więc i taka kolekcja retro też chcemy, żeby się pojawiła, myślę, że koło kwietnia, maja. Czyli już wcześniej. Tak. I ona też oczywiście będzie no, typowo kolekcją, którą każdy kibic będzie mógł zakupić, czy to koszulkę, czy bluzę, czy kilka innych gadżetów, które też w tej chwili projektujemy. Maciek, jeszcze chciałeś coś z tego, co wiem, podpytać o logo. O logotyp. No tak, chciałbym zapytać, dobrze... Żeby zamknąć ten temat. Tak, dziękuję Paweł, że przypomniałeś. Chciałbym podpytać o to logo, którym się identyfikują kibice, bo pojawiło się alternatywne logo do tego oficjalnego. Ono zaczyna żyć swoim życiem w social mediach, staje się coraz bardziej popularne z moich obserwacji. Chciałem się podpytać, jak się klub do tego ustosunkował, bo... no bo jest tego logo, wydaje mi się, więcej niż tego oficjalnego. Jakby dla mnie to nic złego. Też to logo, jeżeli będzie wykorzystywane i coraz więcej osób gdzieś tam je będzie pokazywać, to czy to jest logo projektowane przez pana Daniela, czy przez jednego z kibiców, to dla nas najważniejsze jest, że kibice chcą jakby celebrować te 50 lat, chcą podkreślić, że to jest ten wyjątkowy rok. A czy jakby jaka identyfikacja za tym będzie szła, czy ktoś zrobi nakładkę, nie wiem, prostokątną czy owalną gdzieś tam na media społecznościowe, to już jakby uważam za kwestię drugorzędną. Najważniejsze, że gdzieś tam ta rocznica jest dla wielu osób, widać, ważna i jakby się z nią chcą identyfikować i myślę, że będziemy to też jakby świętować wspólnie, to 50-lecie. Czy macie w planach jakąś uroczystość, jakiś specjalny event, jakiś specjalny mecz, czy coś w tym stylu z udziałem, bo wiem, że klub ma w planach uhonorowanie byłych zawodników, tych piłkarzy, którzy tworzyli historię tego klubu, no jest ich wielu. Tak, znaczy wciąż konkretnie o meczu nie myśleliśmy, bo bardziej myśleliśmy o tym, żeby właściwie to już jest na pewnym etapie zaawansowania działanie, żeby wybrać jedenastkę 50-lecia. O tym za chwilę porozmawiamy. Tak, żeby kibice tak naprawdę, bo to będzie głosowanie skierowane do kibiców, żeby kibice wybrali jedenastkę 50-lecia spośród piłkarzy wskazanych przez powiedzmy kapitułę historyczną, którą będą tworzyli gdzieś tam pasjonaci klubu, dziennikarze, was też już możemy chyba uchylić rąbka tajemnicy, zaprosiliśmy też do współpracy w kapitule historycznej. Dziękujemy, jesteśmy dumni. Więc wyobrażam to sobie tak, że kapituła nominuje powiedzmy po 3, 4, 5 zawodników na każdą pozycję i z tego nominowanego grona kibice będą mogli wybrać swoją jedenastkę. Wstępnie pierwsze spotkanie kapituły zaplanowaliśmy na luty. Natomiast samo głosowanie myślę, że koło kwietnia i pewnie miesiąc, dwa to głosowanie będzie dostępne. Myślę, że bliżej 2 miesięcy nawet. Natomiast tą jedenastkę chcielibyśmy oficjalnie zaprezentować podczas takiej gali urodzinowej, którą planujemy wstępnie w Akademii Rycerskiej
drugą połowę września. Dokładnej daty nie powiem, ponieważ ona będzie też zależała od tego, jak się ułoży nasz terminarz meczowy. No tak, chcielibyśmy to połączyć też z meczem ligowym Miedzi tutaj na Orła Białego, po to, żeby nie tylko tych piłkarzy, tą wybraną jedenastkę 50-lecia oczywiście zaprosić i pokazać, uroczyście uhonorować na scenie w Akademii Rycerskiej, ale później, żeby też zabrać ich tutaj na stadion i jeszcze raz uhonorować ich, powiedzmy, w przerwie meczu, w takim momencie, kiedy są kibice na stadionie. No mamy nadzieję, że COVID nam tego też nie zbombarduje, ale żeby kibice też mogli ich zobaczyć, żeby mogli ich nagrodzić brawami, tak, żeby to przede wszystkim to jest też tak, i dla nich, i dla kibiców działanie. Chcielibyśmy, żeby było zamknięte. Tak. No jedenastka 50-lecia to wspaniała inicjatywa. My jako Niski Pressing się na pewno włączymy w tę akcję, będziemy nagłaśniać, będziemy bardzo często przypominać o tym, bo, jak najbardziej. Bo to naprawdę bardzo szlachetne wyróżnienie dla tych właśnie piłkarzy, których Legniczanie wymiorą. Cieszę się, zabawa. Że będziemy też przy tej okazji współpracować. Tu też będzie, myślę, pole do popisu, do przypomnienia pewnie też częściowo sylwetek, bo pewnie w tym gronie też znajdą się osoby gdzieś z tych starszych lat, już niekoniecznie trochę zapamiętane przez obecnych kibiców. Tak, trochę odkurzymy te sylwetki na pewno. My też zaplanowaliśmy taki cykl na stronie klubowej 50 meczów na 50-lecie, gdzie będziemy też przy tej okazji, myślę, te sylwetki prezentować, pisząc o tych starszych meczach, gdzieś tam napomykając o tym, jacy piłkarze tam wtedy stanowili o sile Miedzi, bo pewnie później część z nich będzie w tych naszych nominacjach, część tych nazwisk się pojawiać. Tomku, takim znaczącym elementem tego jubileuszu będzie monografia, którą opracowuje dyrektor Muzeum Marcin Makuch. My, szanowni Państwo, już poruszaliśmy ten temat, rozmawialiśmy z dyrektorem Makuchem, więc odsyłam do wcześniejszego odcinka, ale również to się będzie kompatybilnie jakby składało na całość, bo będzie wsparte wystawą, mocną wystawą, gdzie pokażemy Legniczanom tak naprawdę kawał historii, te 50 lat. Powiedz coś więcej o tej samej wystawie. Znaczy, nad samą wystawą bardziej pracuje Marcin Makuch, natomiast my się spotkaliśmy już blisko rok temu, dlatego że jakby od jakiegoś czasu, już 3-4 lata temu zaświtała nam taka w głowie myśl, że zróbmy na 50-lecie wystawę w Muzeum Miedzi. Naturalnie jakby Miejskie Muzeum Miedzi w Legnicy i Klub Miedź Legnica, to już sama nazwa wskazuje, że mamy wiele wspólnego. No a jakby też nie ma co ukrywać, że historia Miedzi Legnica to jest też w dużej części historia samej Legnicy, tak? Więc wydawało nam się naturalnym miejscem to Muzeum Miedzi, żeby historię klubu zaprezentować. No i po tych pierwszych spotkaniach gdzieś tam wstępnie zarezerwowaliśmy termin, bo to jest też ciekawa sprawa. Myślę, że nie każdy wie, że żeby nawet mając fajny pomysł na wystawę, to trzeba taki termin wystawy zabukować 2-3 lata wcześniej, ponieważ to jest mniej więcej taki czas przygotowywania takiej wystawy, tak? I jakby po pierwszych rozmowach z Marcinem już mieliśmy sporo pomysłów, co i jak tam pokazać. Oczywiście będziemy ograniczeni jakby samą przestrzenią muzealną, więc nie wszystko da się zrobić tak jak gdzieś tam byłyby na to pomysły. Natomiast myślę, że będzie ciekawie. Będzie i sporo eksponatów starych, pucharów, koszulek, proporczyków, pinek z tych pierwszych czasów, pewnie dawnych programów meczowych. Ale myślę też, że się pojawią multimedia, też nad tym pracujemy. Chcielibyśmy, żeby ta wystawa też miała taki charakter już dosyć nowoczesny częściowo i wszystkiego jakby nie będę zdradzał, bo jesteśmy w trakcie opracowywania pewnych rzeczy, gdzieś tam załatwiania praw autorskich do części meczów, do filmów, tak, bo to czy TVP, czy jakieś nagrania, którymi dysponuje radio z dawnych czasów. Będzie tego sporo, na pewno myślę, że przybliży to szczególnie tym młodszym kibicom Miedzi historię klubu. Tomku, czy ta wystawa będzie płatna? Tak Myślę, że jakieś bilety wstępu, właściwie przyznam się szczerze, że nie rozmawialiśmy o tym z muzeum. Natomiast pewnie muzeum jakieś bilety wstępu przewidzi na tę okoliczność, ponieważ też jakby poniesie częściowo koszty przygotowania. Mówię, że kultura też musi szczerze żyć. Natomiast nie sądzę, żeby ta cena była w jakiś sposób zaporowa. Tak, zaporowa dla kibiców. To raczej będzie symboliczna cena. To ja chciałem cię
o coś innego zapytać. Moje spostrzeżenie, bo gościmy w siedzibie klubu. Właściwie to my dzisiaj jesteśmy twoimi gośćmi. Nie tylko ty naszym, ale my również twoimi. Tutaj może kamera nie obejmuje tego wszystkiego, ale mnóstwo różnych gadżetów tutaj jest już zgromadzonych. Różnych ciekawych rzeczy. Ja odnoszę wrażenie, że Legnicianie, kibice tak bardzo dobrze odpowiedzieli na ten apel. Dużo rzeczy nowych, bo tak, wiem, że już od minionego roku apelujecie o przynoszenie różnych rzeczy. Ja rozumiem, że to Legnicianie odpowiedzieli na wasz apel, bo na pewno dzisiaj tego nie pokażemy, bo też nie chcemy zdradzać tych tajemnic, bo zapraszamy na wystawę już teraz, ale dużo świetnych rzeczy tutaj, ciekawostek. Cały czas ktoś się jakby zgłasza, ludzie przynoszą czy jakieś stare bilety, czy wycinki, czy wiem, że kilka osób Marcinowi gdzieś tam mocno pomaga w dotarciu do wyników z dawnych czasów. Jak się okazuje, jest w Legnicy sporo pasjonatów historii klubu i to nas bardzo cieszy, że też te apele, między innymi, które w niskim pressingu się pojawiały ze strony Marcina o pomoc, to one przynoszą efekty i tacy ludzie się do nas zgłaszają i do Marcina i chcą pomagać i w powstaniu wystawy, i chcą pomagać w powstaniu książki. Także super sprawa. Na pewno im wszystkim też jakby w odpowiednim momencie podziękujemy. Tomek, powstaje wystawa, powstaje książka, powstał logotyp, powstaje również hymn. Autorem zleciliście prace autorskie panu Zbigniewowi Krzywańskiemu, legendzie polskiego rocka, legendzie Republiki. Powiedz, skąd taki pomysł, bo dla niektórych mocno kontrowersyjny pomysł, bo to jest człowiek, który uważany jest w świecie tego naszego polskiego rocka za osobę, która nie do końca może jest melodykiem, ale jest świetnym muzykiem, a wy zleciliście panu Zbigniewowi i tą sferę muzyczną, ale również tekstową. Tak, ale to od razu powiem, że jeśli chodzi o sferę tekstową, to ona też powstaje jakby w szerokich konsultacjach. Bo i pan Zbigniew był u nas na meczu, jeszcze za tych czasów, kiedy jakby COVID nie przeszkadzał w kibice mogli wejść na stadion i spotykał się z przedstawicielami środowiska kibiców i z panem Andrzejem Dadeło i tutaj dużo rozmawialiśmy w klubie i w zasadzie jesteśmy cały czas w kontakcie i ten hymn już wiemy, że namacalnie powstaje, tak? I w ogóle od początku pan Zbigniew miał jakby swój pomysł na to. On się też, być może nie każdy wie, że mocno interesuje piłką nożną i nie tylko tą polską, ale też tą zagraniczną. Chyba by się nie podjął i tego zadania, gdyby się nie interesował. Gdyby się nie interesował. Też tak to odbierałem. Natomiast też jakby ma fajny ogląd na to, jak to wygląda gdzieś tam w innych klubach i myślę, że ostatecznie liczę bardzo na to, że coś dobrego z tego wyjdzie. I że ten hymn i w tej sferze słownej, i w tej sferze muzycznej będzie na tyle atrakcyjny, że tutaj przypadnie wszystkim na stadionie Orła Białego do gustu i że będziemy mogli go też wspólnie śpiewać podczas wychodzenia meczu, zawodników na mecz, bo tak naprawdę taki jest zamysł. Taki jest zamysł, żeby on był na tyle też... Żeby on został już na lata. Tak, tak, żeby też ten tekst był po pierwsze oczywiście identyfikujący się z historią klubu, z historią miasta, ale po drugie na tyle prosty, a melodia też jakby na tyle łatwa, tak, i niosąca, żeby wpadała w ucho i żeby można było to wspólnie śpiewać, tak jak to się odbywa na wielu stadionach. Ja osobiście dla mnie ten pomysł to zmiot na serce. Każdy porządny hiszpański klub ma swój hymn, który się śpiewa cały stadion przy wyjściu na wojsko i że będziemy to wszyscy razem śpiewać. Jest jeszcze kwestia... bardzo znane i więc nie każdy klub... Wydaje mi się, że jest też pewną gwarancją tego, że powstanie coś dobrego. No, duże nazwisko. Taką mamy nadzieję, tak. Natomiast też jest pewną kwestią, jak to zostanie później wykonane. A kiedy poznamy hymn? Chcielibyśmy, żeby on swoją inaugurację miał na ostatnim meczu tego sezonu. Pewnie wtedy byśmy wyświetlili na Telebimie słowa, przekazali je też wcześniej, czy na stronie internetowej, czy przez social media i tak, żebyśmy spróbowali wszyscy na stadionie go śpiewać. No i żeby już od nowego sezonu stał się takim nieodłącznym elementem każdego meczu. Na pewno troszeczkę czasu będzie potrzeba na to, żeby kibice jakby przyzwyczaili się do nowego utworu, żeby przyzwyczaili się do tych słów, tak, zapamiętali, żeby to śpiewanie wychodziło, ale jakby no mamy czas. Tak, oczywiście. Że tak. Tomku, komunikowaliście również w tym oficjalnym komunikacie, że będą konkursy związane z... Tak, będą konkursy. Jeden z... Nie chciałbym wybiegać w przyszłość, bo tyle, będziemy ogłaszali tak naprawdę pod koniec stycznia, ale one też będą
między innymi nawiązywały do tych właśnie starych wspomnień z czasów, nazwijmy to tak, dawnej miedzi, czyli z wspomnień, zdjęć, pamiątek, zdjęć na trybunach, ale też będą konkursy skierowane do dzieciaków, do szkół. Mamy też pomysł na aktywizację przedszkoli legnickich w kontekście 50-lecia. Zaplanowaliśmy to na maj, tak trochę z drżeniem serca na to patrzę, bo tak naprawdę nie wiemy, czy do tego czasu będziemy mogli te dzieciaki na przykład zgromadzić w przestrzeni stadionowej, bo to nam się marzy. Może nie będę bardziej wybiegał, bo to wszystko przed nami, ale generalnie tak chcielibyśmy, żeby tak miesiąc po miesiącu coś się rzeczywiście pojawiało. Jeszcze myślę, że ciekawą rzeczą będzie to, że też próbujemy poprzez naszą Miedź TV stworzyć cykl takich filmów o historii klubu. To też się odbywa we współpracy z Marcinem i poniekąd idzie w parze z książką, która powstaje, bo tą historię jakby wspólnie podzieliliśmy na 10 rozdziałów i chcielibyśmy nagrać takich 10 odcinków dotyczących poszczególnych wydarzeń w historii Miedzi, tak? Zaczynając od oczywiście 71 i powstania i poprzez późniejsze jakieś takie ważniejsze akcenty w historii klubu. Mamy już wstępnie wybranych też rozmówców, ponieważ staraliśmy się dotrzeć do osób, które by mogły o tych wydarzeniach opowiedzieć, które były ich świadkami, a może i uczestnikami. I też no nie chcę wychodzić przed szereg, ale myślę, że pierwszy odcinek już będzie też pod koniec stycznia i takich odcinków chcielibyśmy 10 pokazać, myślę, że w cyklu miesięcznym w tym roku. Będzie się działo, szanowni państwo. Jak sami państwo słyszycie, Miedź bardzo mocno wchodzi w ten rok jubileuszowy, z czego ja jako historyk, a Paweł jako dziennikarz mocno się cieszymy. Bo... Kończąc, do brzegu. Tomku, czego życzyć Miedzi na 50. urodziny? 100 lat, tak? No życzyć myślę, że żeby ta przebudowa zespołu, jaka się rozpoczęła jesienią i ten kierunek, czyli postawienie na młodzież, postawienie na polskich zawodników i zbudowanie zespołu z charakterem, który będzie walczył, żeby zaprocentował nam za jakiś czas tym, że ta drużyna włączy się skutecznie do walki o awans do najwyższej ligi, bo oczywiście jakby no, wszyscy o tym myślimy i marzymy, żeby Miedź znów była w ekstraklasie. Ale myślę, że też tak jak powiedział pan Andrzej Dadeło w niedawnym wywiadzie, że też nic jakby na siłę, jakby podjęliśmy taki temat przebudowy, który w naszej opinii ta koncepcja powinna dać efekty za jakiś czas. Jak natomiast nie w tym sezonie, to w następnym. Nie przyspieszamy tego, tak. To powinna być pewna naturalna ewolucja, naturalny rozwój tego, że jest w tym zespole wielu młodych piłkarzy i oni też z czasem pod wodzą trenera Skrobacza powinni być coraz lepsi, a to powinno jakby puentować lepszymi wynikami Miedzi. Ja myślę, że już na miastkę tego mieliśmy w końcówce więc wracając, życzmy sobie wszyscy tego, aby dalej to szło do przodu i abyśmy mogli ten zespół podziwiać coraz lepszy i z coraz lepszymi wynikami. No słuchajcie, bez dwóch zdań, lepszego prezentu na 50. urodziny, jak awans do ekstraklasy, wymarzyć sobie chyba nie można, no ale tak jak wspomniałeś... Marzyć możemy, ale też nie pompujmy balonika, nie tak jak nawiązując do słów właściciela klubu, nic na siłę, spokojnie, lepiej awansować, może czasami rok później, ale za to zbudować coś trwalszego na dłużej. No ale cóż, nasze marzenie takie jest, żeby w tych nowych strojach, o których tutaj Tomek opowiadał, żeby to mieć wyszło jednak na boiska ekstraklasy. Marzyć można, życzyć sobie tego możemy. Także kochani, fajny rok przed nami. Miejmy nadzieję, że w zdrowiu. Życzmy sobie, żeby kibice wrócili na ten. Tak, oczywiście, bo to jest najważniejsze, że ten COVID odpuści i będziemy mogli naprawdę te urodziny, najdłuższą imprezę chyba w historii legnickiego sportu, bo trwają... Rozłożono na 12 miesięcy. Rozłożono maraton, że tak powiem. Niezły melanż sportowy, ale w pozytywnym znaczeniu. Tego sobie życzymy. Tomku, dziękujemy Ci. Tomku, dziękuję również za wizytę w naszym programie i za ugoszczenie nas w siedzibie klubu. Czekamy i trzymamy kciuki. Bądźcie zdrowi, pozdrawiamy, dziękujemy. Cześć. Do zobaczenia.